Impuls elektromagnetyczny byłby dla naszego kraju druzgocącym ciosem. Wstrzymałby dostawy wody, pożywienia i paliwa oraz zerwałby wszelką łączność. Współczesne społeczeństwo niechybnie chyli się ku upadkowi. Samowystarczalni w Ameryce. Jako komandos ukończyłem najbardziej rygorystyczny trening na świecie i mogę być pewien, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Martwię się jednak o swoich gnuśniejących rodaków. Gdy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, wielu już nie umie o siebie zadbać. Gdyby system upadł i kraj pogrążyłby się w mroku, miliony osób przeżyłyby istny koszmar. Scott i Lori Hunt są jednak gotowi. Zapewnili sobie ogrzewanie, dostęp do wody oraz zrobili zapasy całkiem na własną rękę. Niecałe 250 km na północny wschód od Atlanty mieści się miasteczko Pickens. Półtorej godziny drogi dalej, za rozległymi pastwiskami i lasami, leży mierzące 22 hektary gospodarstwo Huntów. Amerykanie nie potrafią rzeczy, które ich dziadkowie musieli robić każdego dnia. Są całkiem uzależnieni od systemu, a to bardzo groźne. Społeczeństwo bardzo polega na technologii, która w każdej chwili może nas zawieść. Zwyczajnie nie jesteśmy na to gotowi. Scott i ja poznaliśmy się w liceum i chodziliśmy razem do klasy. Ja zostałam farmaceutką, a on inżynierem. Pracowałem fizycznie całe życie. Doiłem krowy, ścinałem drzewa. Odkąd zostałem magistrem inżynierem robotyki, przepracowałem w zawodzie 10 lat. Mamy czwórkę dzieci i nie chcieliśmy, żeby dorastały w mieście. Na szczęście udało mi się pogodzić pracę z naszym stylem życia. Chodźcie na śniadanie. Osiedliliśmy się na naszej ziemi w 1995. Chcieliśmy na niej polować i hodować bydło oraz mieć stały dostęp do drewna, którym palilibyśmy w piecu i które zasilałoby agregaty. Nasze krowy są bardzo płodne i zawsze sprzedajemy nadmiar cieląt. Ogrzewamy dom na wiele sposobów, przede wszystkim paląc drewno. Nasz wolnostojący piec od 8 lat bezustannie ogrzewa wodę dla 6 osób, ale w nim przez okrągły rok, 24 godziny na dobę. W ten sposób sadza i dym nie dostają się do domu. Samowystarczalność to dla nas jak spełnienie marzeń. Można uznać, że szykuję się do kataklizmu, ale prawda jest taka, że robię to od dawna. Zdaniem wielu ludzi, tacy jak my, liczą na katastrofę. To jednak nieprawda. Nie życzę nikomu źle, ale takie huragany jak Katrina czy Sandy to tylko dwa przykłady katastrof, które nawiedziły nas w ciągu kilku ostatnich lat. Jestem na nie wyczulona, ale nie boję się. Wiem, że jeśli spotka nas coś podobnego, będziemy na to gotowi. Prowadzę firmę Practical Preppers i pomagam ludziom z całego świata. Sami się do nas zgłaszają. Wszystkim radzę, by sięgali po surowce, którymi dysponują. Zerwanie z systemem to błąd. Przynajmniej tak długo, jak istnieje. Też wykorzystuję państwowy prąd, ale jeśli go zabraknie, wystarczy, że przestawię bajkę
a uruchomię własny agregat. Chcę odłączyć się od systemu z obawy przed impulsem elektromagnetycznym. Mowa o bardzo silnej fali radiowej. Nie skrzywdziłaby ludzi, bo fale te przenikają przez nas nawet teraz. Gorzej ze sprzętem elektronicznym. Impuls elektromagnetyczny można porównać do wielkiego przepięcia, które spali każde urządzenie w swoim zasięgu. Telefony, komputery, sprzęt medyczny i wszystko dysponujące jakimikolwiek obwodami. Przyczyn może być kilka. Na przykład wybuch głowicy jądrowej lub koronalny wyrzut masy, zjawisko, w którym fala wyrzucona przez Słońce dotarłaby do przewodów na powierzchni Ziemi. Byłaby niszczycielska w skutkach, podobnie jak wybuch jądrowy. Wystarczy, żeby ktoś wystrzelił satelitę na wysokość 300 km i wysadził go nad Nebraską, a spaliłaby wszystkie urządzenia w całym kraju. Cofnęlibyśmy się do XIX wieku. Najłatwiej uchronić się przed impulsem, korzystając z maszyn niedziałających na prąd. Mamy na przykład stary, ręcznie nakręcany ciągnik. Ssanie? Co za czasy. Jeden litr paliwa w godzinę pozwala mi wykonać tę samą pracę, co 200 mężczyzn. Ciągnik jest bardzo wydajny. Impuls lub kryzys mogą doprowadzić do wielkich niepokojów. Sądzę, że większość energii pochłonie obrona naszych granic. Nie mogę pilnować ogrodu cały dzień, więc noszę broń ze sobą. Druga poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje mi prawo do posiadania broni. Mam kilka dobrych myśliwskich karabinów. Dzięki nim jestem bezpieczny przez okrągłą dobę. Za chwilę. Nawet najmniejsze wydarzenia są dla mnie jak urlop. Pompa pracowała przez pół roku z kutalodem i wciąż działa. A później wydatek rzędu $50 pozwoli uchronić najcenniejsze urządzenie. Scott i Lori Huntowie od lat szykują się na impuls elektromagnetyczny lub inną katastrofę, która ich zdaniem zbliża się wielkimi krokami. Ojciec zagroził mi kiedyś, że mnie wydziedziczy, jeśli kupię ziemię bez dostępu do wody. Od dziecka sądzę więc, że taka działka nie ma żadnej wartości. Mamy dwa źródła, dwie studnie i jezioro, a wszystkie rynny gromadzą deszczówkę. Każdy centymetr to 3,5 tysiąca litrów wody. Jednak sam dostęp do wody to za mało. Trzeba też jakoś skierować ją do zbiorników. Hydrauliczny taran to moje ulubione urządzenie. Napędza go tylko płynąca woda i siła grawitacji. Jest prosty w obsłudze i aż miło patrzeć, jak pracuje. W środku mieszczą się dwa jednokierunkowe zawory, działające zupełnie jak zastawki w ludzkim sercu. Będą pracowały, póki nic nie zaburzy równowagi ciśnienia. Wpływająca woda unosi taran i przedostaje się do wewnętrznego zbiornika, a ciśnienie domyka zawór, wpychając wodę do rury. Woda może pokonać kilka kilometrów. Mój dom stoi 300 metrów stąd, na 40-metrowym wzniesieniu. Codziennie przepompowuję około 5,5 tysiąca litrów. I pracuję tak bez przerwy już 20 rok. Choć pompa zdaje się niezawodna, Scott jest świadom, że każdy mechanizm w końcu wysiądzie. Jednak przygotował się także i na to. Mamy trzy pompy zasilane przez słońce. Dwie przy studni i jedną obok strumienia.
Źródlana woda płynie w zamkniętym obiegu. Pompa na baterię słoneczną przepompowuje ją ze strumienia do zbiornika oddalonego o 400 metrów, a jej nadmiar wraca do strumyka, gdy zbiornik się napełnia. Nie marnuje ani kropli, a pompa działa tak długo, jak świeci słońce. System zaopatruje w wodę całe 22-hektarowe gospodarstwo. Darmowa i słodziutka. Nie mogę polegać tylko na jednym drogim systemie, bo nawet on może zawieść. Potrzebne jest kilka planów awaryjnych. Przepadam za ręcznymi pompami, takimi jak ta. To niezawodny mechanizm. Zaopatrzyłem się w jak najwięcej urządzeń dostarczających wodę i prąd. Oto zwykły licznik mierzący zużycie prądu. Aktualnie czerpiemy go z elektrowni, bo jest stosunkowo tani. Gdybym jednak chciał się odłączyć, mam tu trzy skrzynki oraz prostą dźwignię. Dzięki niej w razie impulsu elektromagnetycznego będę w stanie uchronić swoje niezbędne urządzenia. Wystarczy, że ją opuszczę, a licznik przestanie działać. Tą dźwignią mogę wybrać, z którego agregatu będę korzystał. Górna pozycja to generator działający na drewno, dolna na paliwo. Mam zatem wiele opcji, ale najważniejsze, że gdy korzystam z państwowej sieci, oba agregaty są wyłączone i przepięcie ich nie zniszczy. Elektrownie to świetna rzecz, ale w wypadku impulsu mogą nas pogrążyć. Dzięki ręcznemu przełącznikowi nic takiego mi nie grozi. Zdaniem Scotta wszechstronność to kolejny filar samowystarczalności. Gdy odłączam sieć, przestawiam się na spalinowy generator, który służy mi wiernie już od 20 lat. Na litrze paliwa wytwarza w ciągu godziny 12 tysięcy watów. Może być zasilany różnymi paliwami. To olej z miejscowej restauracji, nie będę go pił, chcę tylko pokazać, że jest bardzo jasny i klarowny. Teraz doleję do niego trochę biodegradowalnej nafty. Mam wirówkę, w której mogę oczyścić każde paliwo. Uzyskana w ten sposób ciecz jest czysta jak łza, a dwucylindrowy agregat jest bardzo wydajny. Pracuję na różne paliwa, dzięki czemu przetrwaliśmy niejedną burzę. Pewnie dziwnie to zabrzmi, ale drobne wydarzenia, jak burze śnieżne, są dla mnie jak urlop. Po każdej zamiecie muszę wszystko sprawdzić. Czy piec i agregat działają, czy mam dość świec, filtrów i paliwa. Taran pracował skuty lodem przez pół roku i przepompował 300 tysięcy litrów wody. Działa bez zarzutu. Scott szykuje się z obawy, że znany nam świat w mgnieniu oka może zniknąć. Zagrażają nam pogoda, terroryści, cyberataki. Współczesne społeczeństwo niechybnie chyli się ku upadkowi. Wisi na włosku. Scott i Lori Hunt sądzą, że przetrwają w razie całkowitej awarii sieci elektrycznej, ale to nic pewnego. Wydaje się, że pomyśleli o wszystkim, kodują własne bydło i zrobili ogromne zapasy. Na pewno nie umrą z głodu. To nasza spiżarnia. Mamy tu podstawowe produkty jak mąka, fasola i ryż, a także suszone warzywa. Mogą stać na półce nawet 25 lat, co czyni je idealnym pożywieniem na wypadek przyszłych wojen czy katastrof. Gdyby system upadł jutro, bylibyśmy w bardzo dobrej sytuacji. Oto maszyna, której używamy do puszkowania takich pokarmów jak makaron.
Tak zabezpieczone jedzenie nie psuje się nawet po 15 latach. Staramy się zapewnić przetrwanie naszej rodzinie. Scott dba o gospodarstwo, a ja o zaplecze i przygotowywanie żywności. Każda osoba będzie przyjmowała dziennie 2200 kalorii, żeby w razie katastrofy miała siłę sprzątać gruzy i robić inne wyczerpujące rzeczy. Jako farmaceut kalorii wie, jak istotne jest chłodzenie leków. Wielu moich pacjentów to cukrzycy, którzy nie przetrwają długo bez insuliny. A tę trzeba przechowywać w temperaturze od 2 do 7 stopni. Korzystamy z lodówki, która zużywa tylko 50 watogodzin w ciągu godziny i możemy ją zasilać na wiele sposobów. Najlepsze, że pracuje zarówno na prąd stały, jak i zmienny. Obecnie jest podłączona do akumulatora zasilanego przez to ręczne koło z wózka inwalidzkiego. Alternator jest podłączony do magnesu, więc nie zagraża mu impuls elektromagnetyczny, a poza tym działa na bardzo niskich obrotach, więc lodówkę może zasilić nawet dziecko. Wystarczy kręcić korbą z prędkością 25 obrotów na minutę, a wytworzy się napięcie rzędu 13 V. Kółko można z kolei podłączyć do roweru, tworząc przekładnię. Zawsze łatwiej pedałować niż kręcić korbą. Powstaje cichy generator, napędzany jedynie siłą mięśni. Jeśli coś musi być trzymane w chłodzie, nie ma sprawy. Impuls elektromagnetyczny nie zagrozi termoelektrycznej lodówce, jednak pozostałym urządzeniom już tak. Można je jednak ocalić przy pomocy tzw. klatki Faradaya, pojemnika, który uchroni sprzęt elektroniczny przed nadmiernym promieniowaniem. Rozbija się ono na powierzchni klatki, nie przedostając się do środka. Scott potrafi wykonać klatkę Faradaya z przedmiotów codziennego użytku. To kubeł na śmieci za $25. Najważniejsze, żeby dało się go unieść za wieko. To gwarancja, że nasza klatka będzie szczelna. Następnie wykładam wnętrze tekturą, dzięki której przedmioty wrzucone do środka nie będą dotykały metalowego kubła. Oto co schowałbym do swojej klatki. Na przykład krótkofalówki, żeby móc się z kimś skontaktować. Chowam je do torby Faradaya, a następnie do kubła. Trzeba też pomyśleć o awaryjnym panelu słonecznym. Nie będę w stanie zreperować przepalonych obwodów. Dyski twarde, laptopy, przenośne napędy, wszystko wędruje do klatki. Nie ma nic złego w gadżetach, ale pamiętajmy, że wszystkie, bez wyjątku, zostaną zniszczone w razie impulsu. I gotowe. Wydatek rzędu $50 pozwoli uchronić niezbędne urządzenia. Każdy wybuch atomowy wywołuje taki impuls. To dlatego świat obawia się państw z dostępem do broni jądrowej. Nie muszą nas trafić, wystarczy, że odpalą ładunek. To bardzo prosty sposób na unieszkodliwienie każdego kraju pierwszego świata. Scott i Lori Hunt szykują się do katastrofy od niemal 20 lat. Choć będą w stanie zadbać o swoją rodzinę, martwią się o losy sąsiadów. Wielu naszych znajomych wie, że przygotowywałem się całymi latami. I twierdzi, że w razie czego do nas przyjadą, ale nie wpuszczę ich. Kocham ich, ale nie bardziej niż rodzonego syna. Dlatego radzę im, żeby zaczęli się szykować już teraz. Wtedy razem zdołamy ochronić nasze gospodarstwa i nic nas nie zaskoczy. Jeśli
Impuls elektromagnetyczny byłby dla naszego kraju druzgocącym ciosem. Wstrzymałby dostawy wody, pożywienia i paliwa oraz zerwałby wszelką łączność. W jednej chwili Ameryka stałaby się krajem trzeciego świata, co doprowadziłoby do śmierci wielu ludzi. To najgorszy możliwy scenariusz, więc skoro jesteśmy na niego gotowi, już nic nam nie straszne. Nie obawiam się impulsu bardziej niż trąby powietrznej, huraganu czy pożaru. Sądzę, że osoba przygotowana zwyczajnie będzie się w stanie o siebie zatroszczyć. Mało który człowiek jest gotów zadać sobie tyle trudu. Ja zamiast grać w golfa, wolę rąbać drewno. Patrząc na moje gospodarstwo, wielu pewnie uznałoby mnie za wariata. Nie boję się ciężkiej pracy. Jeśli dzięki niej mogę spać spokojnie, bez obawy o to, czy w razie katastrofy moje dzieci będą miały co jeść i czy nie zamarzną, już się tym nie przejmuję. Cały wysiłek włożony w przygotowania zwrócił się z nawiązką. Scott i Lori zapewnili sobie dostęp do wody, zapasy, dach nad głową, a nawet urządzenia, które przetrwałyby całkowitą awarię sieci elektrycznej. Pomyśleli o wszystkim. Kosztowało ich to mnóstwo pracy, ale jak to mawiają komandosi, gdyby było łatwo, każdy by tak miał. Nie kieruję mną strach. Jako inżynier wiem po prostu, że każdy mechanizm w końcu zawiedzie. Sądzę, że ludzie powinni być na to przygotowani. Dzięki temu, gdy nastaną ciężkie czasy, będą rozwiązywać problemy, zamiast je mnożyć. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Orłowski.